Kapitan Gwarka Jordan Maciejowski przyjmuje puchar od przedstawiciela prezydenta miasta Krakowa Łukasza Kościelniaka. Warto tu wspomnieć, że Jordan rozegrał 10 spotkań w barwach Hutnika Kraków w 2001 roku. Pamiętamy o tym fakcie w drugiej, w trzeciej lidze. Brawo! Gwarek Zabrze, wicemistrz Polski junior. Michał Stolarz odbiera puchar z rąk pana Łukasza Kościelniaka za zdobycie Mistrzostwa Polski sprzed 25 lat. Pamiątkowy puchar. Wielkie brawa! Michał Stolarz i jego złoci chłopcy sprzed 25 lat. Oczywiście nie zapominamy o trenerach, panu Waldemarze Kosoniu i Grzegorzu Kmicie. Wielkie brawa! Raz. I pan Józef Lasota, wówczas prezydent Krakowa, również przekazuje puchar dla naszej drużyny sprzed 25 lat. Brawo, jeszcze raz brawo, Michał Stolarz i Hutnik 1994, mistrz Polski juniorów. Jeszcze bardzo prosimy trenerów Grzegorza Kmitę i Waldemara Kotonia, z tego względu, że to są trenerzy legendy krakowskiego Hutnika. Trener Kmita dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów. Najpierw w 1993 roku i później w 1994. Pan trener Waldemar Kosoń, prawie 40 czy ponad 40 lat pracy w Hutniku i też Mistrzostwo Polski, praca z pierwszym zespołem w Ekstraklasie. Mamy specjalne nagrody dla panów trenerów. Trener legenda, piłka dla trenera Grzegorza Kmity i Waldemara Kosonia. Gratulacje! Strzelił dwa gole na wyjeździe w finałowym meczu z Gwarkiem Zabrze. Teraz jego brat z lewej nogi, ale... pada pierwsza bramka po strzale głową Jordana Maciejowskiego. Gwarek Zabrze zdobywa prowadzenie 1-0. Wtedy w sezonie Jordan przegrał jeden mecz i Soko Gdynica, wszystkie pozostałe były zwycięskie. Zdecydowanie piękne uderzenie, ale w bramce Jacek Sajnuk. Mecz 1-1 na boisku siebie. A po... Ekstraklasie. Jako trener Soły Oświęcim był przecież
Łukasz Surma, który rozegrał ponad 550 meczów. Niestety 2-1, niestety dla Hutników. 2-1 dla Zabrzan. Twarek podwyższa wynik. No, pan sędzia chyba podejmuje kontrowersyjną decyzję. Ale nie ma bramki. W klubach zachodnich, Kaiserslautern, Southampton, Kiewo Werona, Kadyks i kluby cypryjskie. Bardzo blisko trzeciej bramki Marcin Domagała, numer 19 na Śląsku. I teraz drużyna Hutnika. Raz. I jeszcze trener, oczywiście, na ławce Gwarka Zabrze. Boiska z trzynastką Tomasz Dalach, numer 14 Bernard Łach, 21 Rafał Fius. Szóstka Tomek Janusz, uwaga, sytuacja dla Gwarka, numer 2 i niestety Wiktor Majszak, 3-1 dla Gwarka. I co? I dwie bramki powracający do składu Robert Dziukowski. Nie grał w pierwszym meczu na wyjeździe. Zdobył sytuację sam na sam. Z kolejnym wielkim nieobecnym tego finału Piotrem Gierczakiem. Uwaga, akcja gości. I świetna interwencja. Jacek Sajnuk znakomicie obronił strzał. Po dwóch bramkach Ziółło jeszcze dwukrotnie na listę strzelców wpisał się właśnie Michał Solarz. Po indywidualnej akcji, a drugą. No i mamy bramkę. 4-1. Wiktor Majszak to młody na rybę Gwarka. Dziukowski. No oczywiście wypada wspomnieć o Łukaszu Stosinie, który wówczas jako stoper również zdobywał pierwsze szlify w drużynie Hutnika. Dobra gra ciałem i strzał z lewej nogi. Idzie akcja Hutnika. Uwaga. Piękne uderzenie z dystansu, ale broni bramka. Po podaniu Mirka Waligury w remisowanym meczu na suchych stawach w maju bodajże zdobył swoją pierwszą bramkę. I koniec pierwszej połowy. Kończymy wynikiem 4-1. Przed nami przerwa. Tutaj od reszty Wiktor Majszak, numer 2. Nie ukrywajmy tego faktu. Drużyna Gwarka ma tylko 11 zawodników. Ale jest. Akcja Hutnika i Krzysztof Kusia z siódemką. I co? Karny? Panie sędzio, no tutaj kontrowersyjna sytuacja. Najważniejsze jest to, że znowu spotkaliśmy się po iluś tam latach i możemy ze sobą wymienić
poglądy na to, że dzieje i w sporcie, i w naszej dzielnicy, i się kusia. Jaki był, taki jest i taki będzie. Ale mówiąc na poważnie, najważniejsze jest, że spotkanie będzie. To dla mnie jest, no, myślę, dla niej. Zawsze można porozmawiać. No skóra to jest skóra. Dyrektorze, tu jesteśmy, parę słów do mikrofonu. Kuma, nie jest źle. Także myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, gdzie się spotykamy, że chudzi. No, Andrzej. Popatrzcie, jest przykład. A jaki wynik w ogóle jest? 4-2 dla Gwarka. No tak myślałem. Tak myślałem, że... Popatrzcie. Rzut karny, faulowany Rafał Krzysiński, Krzysztof Kusia i gol! 3-4! Blisko, panowie. 3-4. Dla Gwarka. Czternastką Bernard Łach. Syn Władysława Łacha, trenera drużyny Kutnika pod wodzą pana Władysława i pana Waldemara Kostania. Kutnik właśnie awansował do ekstraklasy, ależ fantastyczna parada Piotra Nowaka po znakomitym uderzeniu Andrzeja Szlazyka. Kamil Kosowski i obok bramki. Wspomnij i uwaga, Rafał Krzysiński sam na sam i karny! No oczywiście, że rzut karny faulowany przez bramkarza Piotra Nowaka, Kwiatek i mamy szansę na remis 4-4. Jest! 4-4! Krzysztof Kusia po raz drugi. Remis! Rafał Skórski tutaj dyryguje linią obrony Kutnika. Przy piłce Kamil Kosowski do młodego Majszaka, ale Rafał skóra. Brawo. I Gwarek nie rezygnuje ze zwycięstwa. Kolejny atak. Kosowski do Magała i spółka atakują. I uwaga. Brawo, Rafał Skórski na posterunku. 9, przepraszam. Więc bronił nieco później. Ale no, występował w Kutniku w drugiej lidze. I uwaga, dobry strzał, ale broni Nowak strzał Kuzi. Przy piłce właśnie teraz, czyli szef drużyny Gwarka. Stoper z numerem 5. I ponownie Rafał Skórski.
I kontra, znakomite wznowienie do Krzysztofa Kusi. I niestety nie doszedł do tej piłki, ale znakomite wznowienie. 50 ponad spotkań w Ekstraklasie. Więcej o 100 miał tylko, ma tylko. Też dziś obecny tutaj trener solo Święcim Łukasz Surma. I Skóra znakomicie broni strzał Jordana Maciejowskiego. Bramka! Bramka za Gwarka Zabrze. Zaskoczył Rafała Skórskiego strzałem z dystansu znakomitym. Zawodnik Gwarka z numerem 10, czyli Marek Teruga. Minutach, około 5 minut zostało do końca meczu i Hutnik w ataku. Mucharski i broni Nowak. Rafał Kwieciński, motor napędowy dzisiaj Hutnika w drugiej połowie. Maciek Stolarz, idzie tam Kusia, uwaga, dobra piłka. Krzysiek. Bez reakcji sędziego niestety. Dla Hutników nadal przegrywają jedną bramką. Adam Buchta do Marcina Domagały, trener Polonii Bytom, do Kamila Kosowskiego, idą dwaj Majchrzakowie i zamykający akcję Robert Majchrzak i broni Skóra, świetnie, i Hutnicy, to już jeden z ostatnich ataków się szykuje. Wojtek Gruchała. Daleka piłka na prawe skrzydło. Niestety niecelne podanie do Maćka Stolarza. Koniec spotkania. Proszę Państwa, zakończył się mecz wspomnień. Gwarek zrewanżował się po 25 latach Hutnikowi i zwyciężył 5-4. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników za walkę w tym meczu. Bardzo dziękujemy Państwu, którzy obserwowali to spotkanie. A zawodników zapraszamy tutaj w okolice środka linii środkowej.